tylko szoty, to generalnie dobre szoty robi. Albix, możliwe. Pojechałem sobie do mojego znajomego i to była... No, ja wyjeżdżałem około 2 w nocy. Słuchajcie, to było około 2 w nocy. Ja wyjeżdżałem, dojechałem do mojego znajomego, no i siedzimy w piwnicy. I w pewnym momencie, gdzieś na konfie, dostałem informację i screeny jakoby Kinga, czyli wtedy obecna, albo no według Kingi już nieobecna, czyli była dziewczyna, była po prostu... no, że... gdzieś w mieście z jakimś innym facetem. I ja mówię, kurde, o co chodzi? Czy to jest faktycznie ten? Czy to jest zupełnie jakiś prank i tak dalej? Czy jak to jest? No i mówię, no kurde, jak się dowiadywać, to najlepiej ze źródła. Więc stwierdziłem, że wezmę telefon i po prostu wykręcę numer do Freeza. Bo część osób spekulowało, bo tam się pojawiły posty na Magic Squadzie, na Polish Squadzie, czy gdzieś tam. No i część osób spekulowało. I... wziąłem telefon, zadzwoniłem do Freeza, no i miał, odrzucił moje połączenie. Klasztan Parafian, Fame ma 2 Kinga, godność, wynik każdy zna, pozdro. Dzięki bardzo za donejcika. I słuchajcie, tak swoją drogą leci samolot. Nie wiem, czy słyszycie. Zadzwoniłem i Freeze odrzucił. Mówię, no kurde, czyli chyba coś w tym jest, skoro odrzuca, nie? No bo wydaje mi się, że... znaczy mam takie relacje z Freezem, że po prostu no raczej by pogadał ze mną, gdyby to był prank czy coś takiego. I ludzie spekulowali. No i słuchajcie, po jakimś czasie Freeze do mnie oddzwonił. Gadaliśmy przez godzinę o tej całej sytuacji. Nie powiem wam tutaj szczegółów, bo wiem, że Karol będzie wyjaśniał tą całą sytuację u siebie na filmie, ale zrobiło się o tym mega głośno. Ja podpowiedziałem parę rzeczy Freeze'owi, porozmawialiśmy szczerze, także wydaje mi się, że jak macie swoich przyjaciół, jakichś znajomych i tak dalej, to warto jest się pogadać, bo przynajmniej mi się tak wydawało, że on jest w na tyle takiej ciężkiej i niekomfortowej sytuacji, że fajnie jak po prostu, wiecie, pogada z kimś, bo nie wiem, później niektórzy... O, to co mi się nie spodobało i to o tym też chcę pogadać, słuchajcie, czyli osoby, które spekulowały, że to jest prank. Słuchajcie, czy na chłopski rozum wydaje wam się, że osoba, która kocha drugą osobę, pokazałaby w internecie, że... Ojej, sorry. Pokazałaby w internecie, że dziewczyna, z którą pokazujesz się w filmach, nie jest fair w stosunku do ciebie i potrafi cię zdradzić? Serio w to uwierzyliście? No, wydaje mi się, że każdy, kto tak by uwierzył, to nie wiem, to by było dziwne, ale jest jeden filmik, który mega mi się spodobał na karcie na czasie i zaraz go wam pokażę, tylko pozwólcie, że go znajdę. I właśnie nie wiem, czy ja go znajdę, ale wiem inaczej, podoba mi się, już wam go pokazuję, mega spropsowałem ten filmik, tylko czekajcie, znajdę. Hej o Maju, cześć Maja, buźka. Poczekajcie, znajdę tylko to. Kurczę, gdzie to było? A film usunięty, to chyba nie ma tego. Ale był taki chłopak, kurczę, który mega mądrze powiedział o tej całej sytuacji. No szkoda, że już tego nie ma. Ej, nie piszcie JK na czacie, bo ja to zablokuję zaraz, jak dalej będziecie pisać JK. O, i kolejna rzecz, która mi się mega nie spodobała. Nie wiedzieliście... Nie Kikuala, innej osoby. Takiego chłopaka, on stał w ogrodzie. Nie pamiętam, ale widzę, że już tego filmu nie ma. I miał bardzo mało słów. Słuchajcie, sytuacja taka. Pojawiły się te screeny w internecie i ludzie już zaczęli tworzyć memy, tworzyć różne rzeczy, generalnie wszystko, nie znając sytuacji i opierając się tylko na tym, co było gdzieś tam w internecie. Nawet nie wiedzieli, że to jest Kinga, a już ją wyzywali. I wiem, że Kinga wrzuciła dzisiaj na swoje My Story, że w momencie, kiedy nie była... kiedy wrzuciła to zdjęcie na swoje My Story, a ten facet, którego zdjęcie widzieliście, jak się całowali, pojawiło się na Snapchacie tego gościa, wrzuciła, że już nie są razem. I teraz wiem, że Freeze wrzucił...
O, właśnie, wrzucił Instastory i słuchajcie, pokażę wam to Instastory, ja sam go nie oglądałem, więc zobaczymy to Instastory po prostu razem. Słuchajcie, jadę właśnie autem i powiem szczerze, całkowicie, Kinga mnie strasznie zaskakuje. Nie uważam, że to, co wrzuciła do siebie, jest prawdą. Uważam, że jest, uważam inaczej i wytłumaczę wszystko w sobotę. Widzicie, w sobotę będą wyjaśnienia. W takim razie po prostu musicie czekać do soboty i słuchajcie, nie obrażajcie nikogo. Mega jestem dumny z tych osób, które stoją jakby ze świadomością, z tym, że jakby inaczej, myślą rozsądnie, a nie oceniają kogoś z góry. Internet jest mega dziwny. Kurczę, ile z tych osób, które teraz piszą JK, ewentualnie jakieś dziwne inne rzeczy, wcześniej pisało, o Boże, Kinga, jesteś taka fajna, Boże, tworzycie taką super parę, a teraz piszą JK. Po prostu jesteście, te osoby według mnie są mega chorągiewkami. Są mega chorągiewkami i osobiście uważam, że związki na YouTubie, w sensie pokazywanie związków na YouTubie, nie ma, w sensie, jeżeli nie jesteście razem połączeni, nie wiem, kurczę, taką mega, mega więzią, chociaż wiem, że Freeze mega kochał Kingę, no ale sam bym nigdy nie przypuszczał, że Kinga coś takiego zrobi, bo serio, sam byłem zaskoczony, to wydaje mi się, że pokazywanie, na przykład jak niektórzy są miesiąc razem, ja nie mówię tu już o Freezie, tylko ogólnie, tak uogólniam, jak ktoś jest miesiąc razem i pokazuje to na YouTubie, to dla mnie to jest dziwne. Bo nie wiesz nawet, czy z tą osobą jesteś, czy nie. I też wczoraj widziałem na Instastory dziewczyny Multiego, że wrzuciła takie mega fajne słowa, że... Bo ktoś jej zadał pytanie, czy będą, czy Michał jest jej chłopakiem na zawsze. Ona powiedziała, że nie wie i że to jest, że ona żyje tym, co jest dzisiaj, teraz, nie wie, co będzie jutro, więc cieszy się chwilą. I według mnie... Takim czymś powinniście również wy. Tak powinniście wy podchodzić do tematu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Napiszcie, co sądzicie o tej całej sytuacji. Jestem bardzo ciekaw. Dużo mnie ominęło? No dużo. Takie 50 minut live'a. Kurczę, aż mi się herbata skończyła. Jessica, baby, please don't make me cry. Tylko buzi daj Jessica, baby, please don't break my heart. Udowodnię ci, że jestem wart.